Ja myślę, że to są trzy zasadnicze wyzwania. Pierwszy, odnoszący się do standardów europejskiego przeglądu jakości aktywów oraz stres testów, które mają pokazać prawdziwą wartość europejskich banków, ich odporność na zagrożenia. Drugie to kwestie regulacyjne związane z praktycznym wprowadzeniem w życie przepisów wynikających z pakietu CRD4 i rozporządzenia CRR, odnoszących się przede wszystkim do wymogów kapitałowych i płynnościowych, ale również już finalizowanych prac regulacyjnych na poziomie unijnych dotyczące tak zwanej uporządkowanej likwidacji banków. One będą tak naprawdę wyzwaniem i wyznacznikiem jakości banków wszystkich w Europie, w tym banków polskich.